bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję obudowy Silent Base 600 od Be Quieta. Jest to wersja kolorystyczna czarna z panelem plexi. Na rynku dostępne są trzy wersje kolorystyczne tej obudowy. Czarna jak w tym przypadku, pomarańczowa oraz srebrna. Cały front wykonany jest z plastiku, natomiast stylizowany na szczotkowane aluminium. Całkiem fajnie to wygląda. Po bokach mamy wloty powietrza, panel wyjść 2 razy USB 3.0, mikrofon, słuchawki i 2 razy USB 2.0. Drzwiczki, które są wygłuszone 0,5-centymetrową matą. Pod nimi znajdziemy 3 zatoki 525 cala oraz regulator obrotu, pod który możemy podłączyć do 3 wentylatorów. Drzwiczki, co ważne, w łatwy sposób możemy przerzucić na drugą stronę, także będą otwierały się w przeciwnym kierunku. Jeżeli chodzi o opcję chłodzenia w tej obudowie, to standardowo mamy zainstalowany wentylator 140 mm Pure Wings 2 Be Quieta. Niestety zainstalowany jest on na wysokości klatek na dyski, także będzie bezpośrednio na nie dmuchał, ale możemy go sobie przesunąć do góry lub też możemy troszkę pokombinować z klatkami na dyski, bo są one modularne. Jeżeli chodzi o opcje jeszcze na przodzie, to możemy zamienić te wentylatory na 2 razy 120 mm, a są one zabezpieczone filtrem przeciwkurzowym, który wyciągamy w łatwy sposób tutaj z tego miejsca w obudowie. Jest to filtr siateczkowy. Obudowa, jaka trafiła do mnie na testy, jest to wersja z oknem, czyli z panelem plexi. Są oczywiście dostępne wersje z panelem zabudowanym, będą one odpowiednio tańsze. Co ważne, panel plexi jest tutaj podwójny i jest wygłuszony dodatkowo specjalną uszczelką. Jej teraz nie zobaczycie, bo ona jest koloru czarnego, natomiast w przypadku wersji kolorystycznych pomarańczowej czy srebrnej będzie to widoczne. Przeciw do obudowy dość spory, także zasilacz nie będzie miał problemu z zasysaniem świeżego powietrza ze spodu obudowy. Tak prezentuje się tył obudowy. Na górze znajdziemy otwory wentylacyjne do opcjonalnych wentylatorów, które możemy zainstalować na topie obudowy. Zainstalowany już wentylator 120 mm Pure Wings 2, wyciągający ciepłe powietrze z obudowy. Trzy przepusty gumowane do przeprowadzania węży do zewnętrznego układu chłodzenia cieczą. Wyjścia na płycie, 7 slotów rozszerzeń wykręcanych, wentylowanych. Dodatkowe otwory wentylacyjne w tej sekcji. Zasilacz montowany na spodzie, oczywiście ofiltrowany, a sam filtr możemy w łatwy sposób wyciągnąć i wyczyścić. Drugi panel obudowy jest pełny, wygłuszony. Na środku posiadamy okienko, które umożliwia nam montaż opcjonalnego wentylatora 120 mm. Dołączony w komplecie mamy również filtr siateczkowy. To okienko możemy sobie regulować, także możemy je otwierać lub też szczelnie domykać. Panel górny obudowy w całości wykonany jest z plastiku. Znajdziemy na nim m.in. przycisk power z diodą do zasilania, przycisk reset z diodą do dysku twardego oraz otwory wentylacyjne do opcjonalnych wentylatorów, jakie możemy na górze obudowy zainstalować. Mamy do wyboru dwie opcje, 2x120 lub też 2x140 mm i również wsparcie dla chłodnic do chłodzenia cieczą do 240 mm. Co ważne, te chłodnice będziemy mogli przesuwać, tak aby mieć pewność, że nie będą haczyły one o żadne elementy zainstalowane na płycie głównej. I w końcu spód, na którym znajdziemy oczywiście cztery duże nóżki gumowane, tak aby nie ślizgała nam się obudowa po stoliku czy też po biurku i nie przenosiła żadnych wibracji. Potężny filtr, który zasłania nam nie tylko tutaj otwory wentylacyjne na zasilacz, ale również na opcjonalny wentylator 120 lub 140 mm, który możemy na spodzie obudowy zainstalować. Omówimy sobie teraz krótko wnętrze. Zacznę od wysokości chłodzeń na procesor, jakie zmieści się do tej obudowy, do 167 mm. Karty graficzne długie na około 420 mm i chłodnice na topie obudowy do 240 mm. Tutaj specyfikacja wprawdzie podaje 280, aczkolwiek śmiem twierdzić, że będzie problem z zamontowaniem na nich wentylatorów, bo będą one wtedy haczyły na elementy na płycie głównej. Aczkolwiek nie posiadam takiej chłodnicy, także fizycznie nie jestem w stanie tego stwierdzić. Trzy zatoki 525 cala, beznarządziowy montaż, klatka na dyski modularna. Możemy ją wyjąć z obudowy, możemy ją podpiąć pod zatoki właśnie 525 cala. Może ona pomieścić do trzech dysków talerzowych 3,5 cala montowanych na specjalnych gumowych szynach. Kolor tych szyn będzie zawsze zgodny z aspektem kolorystycznym obudowy i na topie klatki możemy zainstalować jeden dysk 2,5 cala. Tak wygląda zarządzanie kablowaniem. Na same kable mamy naprawdę sporo miejsca, bo około 2 cm, także w zupełności wystarczająco. Dużo przepustów do środka obudowy, aby te kable poprzeprowadzać. Niestety zabrakło mi tutaj wypustek do przymocowania opasek samozaciskowych. Na tacce od płyty głównej praktycznie one nie istnieją, co moim zdaniem zostało tutaj pominięte. Dwa miejsca na montaż dysków SSD, także możemy sobie wymontować powiedzmy klatkę na dyski ze środka obudowy, jeżeli nie używacie dysków talerzowych 3,5 cala, zamontować SSD-ki na tyle i w tym momencie poprawicie sobie przepływ powietrza w obudowie. I duże, ogromne, wręcz bym powiedział, wycięcie na zmianę chłodzenia na procesorze, także nie będzie konieczności wyjmowania płyty głównej przy tym zabiegu. We'll be right back.
Czas na kilka słów podsumowania. Ode mnie leci znaczek jakości. Bez wątpienia Be Quiet nie szczędził na jakości materiałów, dobrej jakości plastiki. Solidna konstrukcja, mimo że budowa nie jest ciężka, bo waży tylko około 8 kg, ale naprawdę nie ma się do czego tutaj doczepić. Jeżeli chodzi o zalety tej obudowy, to dobra wentylacja, nawet na 5 V daje sobie nieźle ta obudowa radę. Ja od razu dodam, że wszystkie testy przeprowadziłem z wentylatorem właśnie zamontowanym tutaj na górze, nie na dole klatek na dyski, tak aby bezpośrednio wiał na kartę graficzną. Także na 5 V spokojnie tutaj sobie radzi obudowa. Oczywiście po dołożeniu kolejnego wentylatora 140 mm na górę byłoby jeszcze lepiej. Natomiast optymalne moim zdaniem ustawienia wentylatorów to jest 7 V. Mamy bardzo cicho, a tak czy inaczej wydajnie. Przy 12 V te wentylatory już dają sobie znać, ale nic dziwnego, bo pracują one z pełną szybkością. Modularna klatka na dyski, możemy sobie ją kompletnie wyciągnąć, możemy przestawić na górę, podpiąć ją pod zatoki 5,25 cala. Powiem Wam szczerze, że akurat nie używam żadnych dysków mechanicznych, także w moim przypadku ona by z obudowy wyleciała, że tak powiem. I w tym momencie macie o wiele lepszy przepływ powietrza. A na dyski SSD macie miejsce na tylnej tacy od płyty głównej. Dwie sztuki i możecie dysków SSD tam zamontować. Problemu również z tym nie będzie. Dużo miejsca na kable, bo około 2 cm, także tutaj problemu większego być nie powinno. Aczkolwiek minus leci spory za to, że nie mamy żadnych wypustek właśnie na tacy od płyty głównej. I tych kabli nie możemy do niej przytwierdzić, także będą one luźno latały i będzie czasami problem z domknięciem panelu bocznego, zwłaszcza jeżeli będziecie mieli zasilacz niemodularny i tych kabli będzie sporo, także troszkę będzie trzeba się niestety z tym pomęczyć. Coś takiego moim zdaniem w takiej obudowie nie powinno być pominięte. Obudowa jest wyciszona, także mamy maty na bocznym panelu, na tym pełnym panelu drugim. Od strony kabli. Możemy również tam zainstalować sobie wentylator, aczkolwiek nie wiem, czy jest jakikolwiek sens takiego zabiegu. Mamy również okno, które jest podwójne, także to okno dodatkowo jeszcze uszczelnione jest taką szczelką dookoła. I akurat nie było w tym przypadku widać, bo ona jest koloru czarnego, natomiast w przypadku obudów z akcentami pomarańczowymi czy też srebrnymi będzie ona widoczna na oknie. Także okno mamy wyciszone, bardzo grube, natomiast to niesie za sobą mały minusik, mianowicie taki, że zabiera nam troszkę miejsca jednak w środku obudowy na chłodzenie na procesor. Także tutaj mamy wprawdzie miejsca 16,7 mm, czyli 167 mm, czyli 16,7 cm na chłodzenie, także spokojnie nawet te duże jednostki nam się zmieszczą, aczkolwiek no, gdyby to okno, ten panel był troszkę węższy, z pewnością weszłyby nam jeszcze wyższe kulery na procesor. Montaż samych elementów w obudowie naprawdę bardzo łatwy, nie stwarza żadnych problemów. Duże wycięcie na zmianę chłodzenia na procesorze, także jeżeli zmieniacie pastę chociażby na procesorze, a raz w roku wypadałoby to zrobić, to bez problemu możecie sobie to wykonać bez wyjmowania płyty głównej z obudowy. Duży plus. Wbudowany regulator obrotów, możemy pod niego podłączyć do 3 wentylatorów. Szkoda, że nie wszystkie 5, które opcjonalnie w tej obudowie możemy zainstalować. Moim zdaniem tak to powinno zostać rozwiązane. I ustawienie obrotu kontrolera to jest 5, 7 i 12 V, także każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wsparcie dla chłodzenia cieczą, może nie tyle cieczą, co dla chłodzeń all-in-one, czyli tak zwanych gotowców. Tutaj zmieścimy maksymalnie chłodnice do 240 mm, nie większe. Wprawdzie producent podaje kompatybilność z chłodnicami 280, aczkolwiek śmiem twierdzić, jak mówiłem już o tym wcześniej, że po zainstalowaniu na nich wentylatorów będą one kolidowały z elementami na płycie głównej, bo ich nie możemy odsunąć tutaj w bok, jak w przypadku tych wentylatorów 120 mm, czyli chłodnic 120 mm i będzie z tym prawdopodobnie problem. Powiecie, no tutaj może to jest wadą, bo przy takiej cenie, przy takiej obudowie te opcje powinny być bardziej rozbudowane, aczkolwiek moim zdaniem Be Quiet wiedział, co robi. Be Quiet, jak sama nazwa wskazuje, stawia na ciszę, a uwierzcie mi, chłodzenia all-in-one nie są ciche, one są wydajne, ale nie są ciche, także jedno z drugim moim zdaniem by się gryzło. Co do wsparcia dla jakichś tam układów, które sami możecie zbudować, ta obudowa moim zdaniem nie jest skierowana do tego grona odbiorców, także również problemów w tym ja osobiście nie widzę. I sama cena, około 500 zł, nie jest mało. I Be Quiet będzie miał sporą konkurencję, bo w tym przedziale cenowym mamy naprawdę do wyboru na rynku sporo fajnych skrzynek. Ode mnie na dzisiaj to jest wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję. Linka do obudowy znajdziecie w opisie tego filmiku, tak samo jak linki do mojego Facebooka, do mojego forum. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej.